would like to ask Mrs. Dorota Bojemska, who is a representative of our Ministry of Family, Employment and Social Affairs and head of Family Council of the Prime Minister of Poland, to speak about issues connected to women's rights here in our country, in Poland. Thank you so much. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Dziękuję również organizatorom za podjęcie tak ważnego tematu. Jest on wyjątkowo aktualny dla nas w Polsce, ponieważ przetoczyły się w tej chwili protesty związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przesłanka eugeniczna w sprawie aborcji nie może mieć miejsca, gdyż jest niezgodna z konstytucją. To wywołało szereg protestów. Jego inicjatorkami były przedstawicielki skrajnej lewicy. Za nimi poszły młode kobiety, szereg kobiet i w ogóle młodych ludzi. Dlatego ten temat jest ważny, bo musimy mówić, czym są prawa kobiety i jak rozumiemy je również my. Natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie możemy oderwać tych kwestii od pewnego kontekstu historyczno-cywilizacyjno-kulturowego. My wczoraj przeżywaliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość i był to też ten dzień, w którym kobiety razem wraz z podarowaną niepodległością otrzymały prawo głosu, czyli ta niepodległość została, można powiedzieć, oddana w ręce obywateli Polek i Polaków. I było to dość wcześnie jak na ówczesny świat, dlatego że prawo głosu kobiety w Anglii zdobyły w 1928 roku, a we Francji w 1944. Mówię o tym dlatego, że tutaj warto jeszcze powiedzieć, że te lata niewoli były takim specyficznym czasem też dla historii kobiet w Polsce, dlatego że one niejako musiały dojść do pewnego rodzaju równouprawnienia, ponieważ one musiały przejąć męskie role wówczas jako opiekunki, strażniczki domowego ogniska właśnie, ale również jako żywicielki, jako osoby odpowiedzialne za byt rodziny, za gospodarstwo, za dom, za to, co się wokół tego działo, ale również za kulturę, za cały ten świat także niematerialny, który musiały przekazać i przekazały kolejnym pokoleniom. Także pozycja kobiet w Polsce była i jest dość silna i kobieta w Polsce zawsze była traktowana nie tylko jako żona, matka, strażniczka domowego ogniska, ale również jako jednocześnie też warto powiedzieć, jako osoba zaangażowana społecznie i politycznie. Dzisiaj pojęcie praw kobiet zostało zredukowane do kwestii seksualnych czy obyczajowych. Wspomniane liderki skrajnej lewicy niosą hasła aborcji na życzenie i ta aborcja na życzenie ma dać kobiecie totalną wolność. I właśnie tu możemy się zatrzymać, bo to warto się zatrzymać i zobaczyć, że na poziomie wielkich pojęć, właśnie pojęć wolności, pojęcia wolnego wyboru, pojęcia miłości, na tym poziomie już dochodzi do bardzo dużego konfliktu poznawczego. To znaczy na tym poziomie nie możemy się już porozumieć. Inaczej rozumiemy te pojęcia, inaczej inne dla nas mają wymiar, inną wagę. To jest bardzo trudne dla młodych ludzi, dlatego że oni się w tym rzeczywiście gubią i bardzo łatwo chłoną tę narrację równościową, emancypacyjną. Taką narrację, która młodym kobietom każe tak naprawdę upodobnić się do mężczyzn, to znaczy zrównać się z mężczyznami. Kobieta ma walczyć ze swoją naturą, dostosować swój przecież nieco inny świat do świata męskiego, tak? Przejąć jego rolę. Ostatecznie orientuje się jedno i drugie, że tak naprawdę do życia nie jest,
potrzebna ani kobieta mężczyźnie, ani mężczyzna kobiecie. Tylko pytanie, czy jest też nie jest potrzebna do szczęścia, bo to jest to pytanie, które każdy człowiek u progu życia sobie zadaje, to znaczy jak mogę być szczęśliwy. W 2019 roku CBOS zrobił badania, w których wyszło, że Polacy zapytani o to, jaką formę życia widzieliby dla siebie, uznaliby za najlepszą dla siebie, odpowiedzieli w 88% ogółem, że widzieliby taką rolę dla siebie w rodzinie. Rodzina 55% odpowiedziało, że chciałoby żyć w rodzinie z małą liczbą dzieci. 35% powiedziało, że chciałoby żyć w rodzinie wielopokoleniowej i licznej. Co to oznacza? To oznacza, że u większości ludzi jest pragnienie życia we wspólnocie. I tą wspólnotą najbardziej podstawową jest rodzina. I to pragnienie człowiek po prostu w sobie nosi. Narracja, o której wspomniałam, równościowa, emancypacyjna, prowadzi natomiast do promowania postaw indywidualistycznych i konsumpcyjnych. Te postawy stają w sprzeczności do wspólnoty, do tworzenia wspólnot, do tworzenia tożsamości wspólnotowej również. Dlatego bardzo trudno jest dzisiejszym kobietom, młodym kobietom odnaleźć się, dlatego że one się orientują po jakimś czasie, że tak naprawdę ten najlepszy okres, w którym mogły stworzyć rodzinę, mogły zostać matkami, musiały przeznaczyć na realizację kariery zawodowej i bardzo trudno było im się zorientować na wspólnotę. Więc moim postulatem i to, z czym dzisiaj chciałabym do Państwa tutaj zadać takie pytanie i dzisiaj o tym powiedzieć, to jest to, czy kobieta ma prawo do życia we wspólnocie, do stworzenia tej wspólnoty i do otoczenia jej troską. Czy kobieta ma prawo do oczekiwania komplementarności, to znaczy nie zrównywania się z mężczyzną, natomiast stworzenia wspólnoty, która byłaby komplementarna i byłaby i każdy w tej wspólnocie mógłby odnaleźć się, poczuć się zaopiekowany, poczuć się spełniony. To jest moje pytanie, dlatego że wiem, że prestiż zawodowy u kobiet jest przez obecną kulturę pokazywany jako sukces życiowy kobiety. Natomiast kompletnie pozbawiony prestiżu jest praca kobiet w domu. A to jest praca, która powinna być przedmiotem zainteresowania nie tylko twórców, nie tylko ludzi, którzy mają wpływ na, są opiniotwórczy, ale również tych, którzy konstruują narzędzia w administracji publicznej, narzędzia takie, żeby kobiety mogły realizować swoje powołanie właśnie również jako matki, ale również jako współtworząc wspólnoty rodzinne. I takie narzędzia można tworzyć, takie narzędzia są możliwe, natomiast musimy wyjść poza schemat myślenia równościowego. Jednym z takich narzędzi na przykład jest kwestia nie odejścia do wyłącznie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3. To jest temat ważny. 15% kobiet tylko mówi o tym, że chciałoby dzieci oddawać do żłobka. Żłobki w związku z tym powinny powstawać, natomiast myślenie o tym, w jaki sposób można kobiecie pomóc tak, by ona mogła być z dzieckiem do lat
do lat, przynajmniej do roku, ale do lat 3, jeżeli chce tego, jeżeli ma taką możliwość, jeżeli chce mieć kolejne dzieci, to są takie narzędzia, które mogą pomóc kobiecie zrealizować swoje marzenia o tym, by mieć rodzinę, a jednocześnie móc za jakiś czas powrócić do życia zawodowego. Elastyczna praca, praca zdalna. Bardzo dużo nam pokazała pandemia i pokazała nam sytuacja covidowa. Po pierwsze pokazała nam, jak ważne jest życie we wspólnocie. To znaczy, jak ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy są w stanie nam w trudnych sytuacjach pomóc, o których możemy się oprzeć. Jednocześnie tam, gdzie rodziny były liczniejsze, łatwiej tak naprawdę przyszło przeżywać pandemię. Sama mam takie doświadczenie, dlatego że dzieci bawiły się wspólnie ze sobą, mogło zachodzić więcej interakcji i nie było po prostu poczucia samotności. Natomiast z drugiej strony To, co wydaje się bardzo ważne, to też fakt pracy zdalnej. To znaczy okazało się, że można pracować zdalnie w domu i można wykonywać tę pracę jednocześnie, będąc w zasięgu tego, co się wokół nas dzieje, co dla kobiet często, zwłaszcza kiedy mają małe dzieci, a jest to przecież okres, który stosunkowo szybko mija, a jednocześnie pozwala kobiecie zachować jakąś możliwość połączenia pracy w domu z pracą zawodową. Także takie narzędzia są, ale musimy wyjść poza schemat tego, że kobiety muszą dorównać mężczyznom, dlatego że jesteśmy inne. Nasza natura skłania nas do tego, żeby tworzyć dom, tworzyć wspólnotę i móc poświęcić się również właśnie pracy w domu. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia.